W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duchu Święty, prosimy Cię o Twoje światło i pomoc na tą konferencję, abyśmy dobrze mogli poznać rzeczywistość życia duchowego. Przez Chrystusa Pana naszego, święty Ignacy, święty Michale Archaniele. Dzisiejsza konferencja o skrupułach i regułach rozeznawania duchowego. Reguły o skrupułach to są punkty w książeczce ćwiczeń od numeru 345 do 351. Ja będę je czytał, nie trzeba teraz książeczki otwierać, ale jak ktoś ma, no to może później z niej sięgnąć. Jeśli ktoś nie ma książeczki ćwiczeń, to albo można ją kupić w księgarence naszej, albo te reguły znaleźć w książeczce, w podręczniku do trzeciego tygodnia. W życiu ogólnie tak jest i w rzeczywistości duchowej również, że im dalej w las, tym więcej drzew. Bo ludzi na ziemi jest dużo, chrześcijan jakaś część, katolików jeszcze mniej. Ludzi, którzy znają duchowość ignacjańską, to już jest jakaś mała część, a tych, którzy poznają reguły, jeżdżą na trzeci tydzień, to jest bardzo mało. Jesteśmy w takiej grupie osób jakoś wyjątkowych. I czy tego chcemy, czy nie, to im bardziej wchodzimy w rekolekcję, tym bardziej idziemy za Chrystusem. Im bardziej idziemy za Nim, tym bardziej jesteśmy Jego uczniami. A to zobowiązuje, bo nawet w Ewangelii jest napisane, komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. I od nas są oczekiwania i takie związane właśnie od Boga, ale też społeczne, bo w końcu jeździsz na rekolekcje ignacjańskie. No to się wymaga od takiej osoby, żeby ona coś tam wiedziała. Nie przez przypadek szary się dokleja właśnie do takich osób w inny sposób niż do normalnych, do tych, którzy nie mają tego doświadczenia. Mamy taką rzeczywistość wojny duchowej, która jest wokół nas. I ci, którzy są bliżej Pana Jezusa, oni wiedzą więcej. I szary dobrze wie, że takie osoby należy inaczej kusić. Tak też jest na wojnie, że bardziej opłaca się strącić oficera niż taką zwykłą osobę. Nas też to się dotyczy. Dlatego święty Ignacy, wiedząc, że wchodząc w rzeczywistość duchową, narażamy się na pewne specyficzne kuszenia, dawał reguły o pocieszeniu, strapieniu, żebyśmy wiedzieli, jak ta wojna wygląda. Dawał reguły pierwszego tygodnia, mówiąc, jak działa szary, jak nas atakuje. Później, żeby lepiej tą rzeczywistość zrozumieć, daje reguły drugiego tygodnia. I w końcu na trzecim tygodniu daje reguły o skrupułach, jako takie bardzo specyficzne instrukcje, w jaki sposób szary w tej walce duchowej chce nas, ludzi doświadczonych, wykiwać w cudzysłowie. I na tej konferencji będę starał się przedstawić te reguły i odnieść je trochę do życia. Trochę będę bazował na swoim doświadczeniu, którego raczej nie mówię z racji takiej, że może nie ma się czym chwalić, ale na potrzeby tej konferencji dwie rzeczy opowiem. Te reguły są potrzebne nam, żebyśmy nie pozwolili, żeby ta walka duchowa nas pokonała, przede wszystkim nam. Bo jak się okaże, mimo tego, że jesteśmy gdzieś zaawansowani w życiu duchowym, to niedaleka droga jest od tego, żebyśmy polegli w tym starciu. Ale są też związane z oczekiwaniami społecznymi nasze role, bo my jesteśmy liderami we wspólnotach. My jesteśmy tymi, którzy posługują w jakiś sposób, w jakichś diakoniach. Może ktoś z Państwa ma takie doświadczenie, że osoby zwracają się z prośbą o kierownictwo. Konieczne jest wiedzieć, jak działa szary, jak on zwodzi. Więc te reguły, które będę przedstawiał, one mają zastosowanie do mnie przede wszystkim, żebym wiedział, jak ta walka duchowa wygląda, ale też po to, żeby innym móc pomóc. Więc zacznijmy od reguły 346, którą teraz przeczytam. Pospolicie skrupułem nazywa się to, co pochodzi od naszego własnego sądu i od naszej wolności, a mianowicie, kiedy ja sam w sposób wolny sądzę, że jest grzechem to, co nie jest grzechem. Na przykład, gdy ktoś, nastąpiwszy przypadkiem na źdźbła słomy ułożone w formie krzyża, sądzi własnym sądem, że zgrzeszył. Otóż to jest po prostu błędny sąd, a nie skrupuł we właściwym tego słowa znaczeniu. Skrupuły nam się kojarzą z czymś takim, że robimy coś skrupulatnie, czyli przesadnie dobrze, i to wprowadza nas w błąd.
I Ignacy troszeczkę inaczej rozumie skrupuł niż to, co tutaj zostało przed chwilą powiedziane. Skrupuł to nie jest mój błąd w sądzeniu. To znaczy, jeśli wydaje mi się, że coś, co robię, jest grzechem, ale to ja podjąłem decyzję, że to jest grzech. Ja osądziłem, że to jest zachowanie grzeszne, to nie jest skrupuł. To nie jest to, o co Ignacemu chodzi. Na przykład, jeśli ktoś uważa, że w środę należy pościć, no i on to sobie argumentuje w taki sposób, że chrześcijaństwo pierwotne właśnie pościło w piątek i w środę. No i teraz on uważa, skoro tak było na początku, no to musi być teraz, więc trzeba pościć. I on sobie narzuca taki rygor pod nazwą, że to jest grzech. To nie jest skrupuł, to jest błąd. Błąd, który polega na tym, żeśmy coś źle sobie wytłumaczyli. I najczęściej nie sprawia nam to wielkich problemów. Bo kiedy ktoś nam wytłumaczy, że to, co my uważamy, to nie jest grzech, odwołamy się do konkretnego autorytetu, to szybko mija. Podobnie jest z jakimś zapomnieniem. Ja zapomniałem, że dzisiaj jest piątek i najadłem się mięsa. To też nie jest grzech i nie jest związane z zasadą o skrupułach. Może być taka sytuacja, że ktoś w swoim życiu religijnym posługuje się jakimiś wątpliwymi objawieniami prywatnymi. Takie, które nie są uznane przez Kościół i najprawdopodobniej tam Pan Bóg nie działa w tych objawieniach. I ktoś, nie wiem, uznaje, że komunia święta tylko na kolanach, a każda inna to jest grzech, przyjmowanie. No i może być takie myślenie. I ono często mija wtedy, kiedy odwołamy się do konkretnych wytycznych, do konkretnych przepisów, do konkretnych wskazówek, że to nie jest grzech po prostu. Nie sprawia to nam trudności duchowej. Co charakterystyczne jest dla nieskrupułu, czyli tej pierwszej uwagi, którą Ignacy tutaj dał, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ja uważam, że tak jest grzech, ktoś mnie naprostuje, okej, miał rację. Mogę się z nim trochę pospierać, ale w pewnym momencie już przestaję wątpić. Nie mam takiego napięcia. Druga natomiast reguła, punkt 367, już mówi po raz pierwszy o tym, czym jest skrupuł. Więc czytamy. Kiedy nastąpimy na taki krzyż lub kiedy pomyślimy albo uczynimy coś innego, przychodzi mi z zewnątrz myśl, żem zgrzeszył. A z drugiej strony wydaje mi się, żem nie zgrzeszył. Czuję się tym zaniepokojony, bo równocześnie i wątpię, czym był w grzechu, i nie wątpię. I to jest właściwy skrupuł i pokusa, którą mi podsuwa nieprzyjaciel. Więc tutaj dochodzimy do tego, co istoty skrupułu. I wątpię, i nie wątpię. Pierwszą rzecz, którą Ignacy mówi, że to jest myśl, która przychodzi z zewnątrz. Jeśli ja sam osądziłem, że w środę powinien być post, to nie jest myśl z zewnątrz. To jest coś, co ja wymyśliłem i uznałem, że tak jest stosowne. Nie ma skrupułu. Skrupuł pojawia się wtedy, kiedy myśl przychodzi z zewnątrz. Przypominam, Ignacy mówi o trzech rodzajach myśli. Myśli moje, myśli od dobrego ducha i myśli od złego ducha. I to jest charakterystyczne dla mnie przy skrupule, że myśl przychodzi z zewnątrz. I Ignacy pokazuje tutaj takie napięcie między tym, żem zgrzeszył i nie zgrzeszył. I mam wątpliwości co do tego, czy grzeszę, czy nie grzeszę. Mi się... Jakby, kiedy myślę o skrupule, to myślę o takiej sytuacji, kiedy jak byłem dzieckiem, to mnie tak rodzice odsyłali od taty do mamy i pytałem się, mogę wyjść gdzieś? To idź do ojca, idź do matki, idź do ojca, idź do matki. I po 10 minutach takiego chodzenia ja zawsze robiłem po swojemu po prostu, ze złości. Już się dalej nie pytałem. Ale kiedy następnym razem wiedziałem, że będzie taka sytuacja, to już nie szedłem się pytać, tylko szedłem. Wycofywałem się z zastanawiania nad tym, bo wiedziałem, ile to kosztuje. To jest natura skrupułu, która mnie stawia w tak niekorzystnej pozycji, że ja się męczę przeżywaniem tym. I tak, kiedy myślę sobie o skrupułach, które sam przeżywałem jakoś, to początki mojego zbliżania się do Pana Boga to były bardzo mocno związane z różańcem i z Matką Bożą. I kiedyś był taki moment na jakiejś takiej dużej mszy, 8 grudnia, niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny i tam było proponowane takie
zawierzenie się najświętszej, niepokalanemu poczęciu Maryi Panny. No to ja mówię, no bardzo dobrze, z przyjemnością. Zapisałem sobie nawet to w kalendarzyku swoim, że to jest taki ważny moment, ale wtedy już myślałem o tym, żeby wstąpić do jezuitów, więc po pewnym czasie usłyszałem, że duchowość jezuicka jest chrystocentryczna, nie maryjnocentryczna. I pojawiają się takie wątpliwości, chrystocentryczna, a ja się ofiarowałem Matce Bożej. Komplikuję sobie drogę do powołania. Tak zinterpretowałem. Źle. Grzech. I zastanawiałem się, co z tym zrobić później. Więc po długim zastanawianiu się doszedłem do wniosku, że to trzeba odwołać. I zrobiłem taką formułę w głowie, no i tak uroczyście, naklęcząco odwołałem, że nie chcę być teraz, nie chcę się poświęcać Matce Bożej. Ale jak sobie to powiedziałem, to dopiero się wtedy zacząłem, wyrzekłem się Matki Bożej. To dopiero jest grzech. No i to mnie bardzo mocno kosztowało, więc potem poszedłem to odnowić jeszcze raz. A później żałowałem, że już jak raz odwołałem, to już trzeba było dalej nie brnąć w to. I cała trudność tej sytuacji polegała na to, że to trwało kilka tygodni, a ja byłem w takim napięciu cały czas. Dobrze czy źle? I byłem zniechęcony do myślenia o tym. Jak myślałem o swoim powołaniu, no to się zaczęło. Nie? I teraz tak cały czas ma wyglądać taka udręka między Matka Boża, Pan Jezus i gdzie tu pójście za Chrystusem, skoro to jest jakieś dzielenie włosa na czworo. I to jest natura skrupułu. Tego pierwszego, o którym Ignacy mówi. Że on zabija we mnie radość. Coś, co mnie karmiło wcześniej, teraz jest miejscem jakiegoś wewnętrznego spustoszenia. I to może doprowadzić nawet do odejścia od wiary. Jak ktoś ma duże tendencje do skrupułów, to wewnętrzne napięcie tak będzie na niego naciskało, że no ja dziękuję za takie powołanie, za taką religię, za taką wiarę, skoro to jest tylko celebrowanie mojego grzechu albo nie grzechu. To nic mi nie daje. I zobaczmy, jaki jest początek. Tam nie ma zła. Chcę się oddać Matce Bożej. Chcę. Później się zastanawiam, czy duchowość ignacjańska jest chrystocentryczna, czy nie. Nie ma materii grzechu. I od takiej subtelności, że tutaj nic złego się nie zdarzyło, prostą drogą można doprowadzić do tego, że ja w tej walce polegnę. Zrezygnuję z zastanawiania się nad powołaniem. Skrupuł w sposób subtelny wchodzi gdzieś tylnymi drzwiami i psuje moją relację z Chrystusem. To jest jego jakaś cecha charakterystyczna, że sprawia, że ja zamiast myśleć o Bogu, być wpatrzonym w jego twarz, oblicze, no to zajmuję się swoimi lękami, swoimi niepewnościami i żyję w napięciu. No i ile w tym napięciu można tak wytrzymać? Po czym możemy rozpoznać, że to jest skrupuł? Kiedy doświadczam myśli z zewnątrz, która jest niejednoznaczna. Nie mam jednoznacznej pewności, że to jest grzech. I brak tu obiektywizmu, to jest trzeci punkt, brak obiektywnego grzechu. No ale zastanawiam się, czy to grzech, czy nie grzech. I zostawia we mnie niepokój. Czwarta charakterystyczna cecha. Więc pytanie, co zrobić w takim momencie? Czy jeśli ktoś zwraca się do nas z taką prośbą o poradę, kiedy widzimy, że przeżywa takie wewnętrzne napięcie, rozdarcie między czymś, co obiektywnie nie jest złe, ale nie może z tego wybrnąć, to czy mu powiedzieć, czy nie? I tutaj jest cały dylemat, bo i tak, i nie. Reguła 348. Ignacy pisze tak. W pierwszym rodzaju skrupułu, wymieniony w pierwszej uwadze, należy z gruntu odrzucić, cały bowiem jest błędem. Ale ten drugi, o którym mówi druga uwaga, przez jakiś czas niemało pomaga do postępu duszy, która się oddaje ćwiczeniom duchowym. Bo w pierwszej mierze obmywa i oczyszcza duszę, usuwając wiele z tego wszystkiego, co ma choćby tylko podobieństwo do grzechu. Wedle słów świętego Grzegorza, właściwością dusz dobrych jest widzieć winę tam, gdzie żadnej winy nie ma. Czyli wchodzimy znowu w subtelność. I żeby te subtelności dostrzegać, to my musimy być ludźmi duchowymi. Musimy nieustannie mieć kontakt ze Słowem Bożym, robić rachunek sumienia, bo inaczej te subtelności będą dla nas nie do zauważenia. I sami nie będziemy potrafili
analizować swojego wnętrza, a tym bardziej nie będziemy potrafili pomóc tym osobom, które zwrócą się do nas o pomoc. Tutaj Ignacy mówi, że jest różnica między tymi, którzy dopiero zaczynają stawiać kroki w wierze, a tymi, którzy są już doświadczeni. Bo na początku ten skrupuł odciąga mnie od jakiegokolwiek pozoru chociażby grzechu i mnie ochrania przed nim. W tym momencie, jeśli mamy do czynienia z taką osobą, widzimy, że ona zaczyna drogę, jest niedługo po nawróceniu, nie należy jej mówić, że to jest skrupuł. Pozwolić, żeby on ją prowadził do pewnego momentu. Tak zaleca Ignacy. No i ja pamiętam też, u mnie to tak wyglądało, że przy początkach mocno zastanawiałem się nad jakością tego, jak ja odmawiam różaniec. I doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że to trzeba świadomie. To nie może być takie klepanie, bach, 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 dziesiątka w 3 minuty i jedziemy dalej, tylko że to musi być świadome. Więc zacząłem celebrować ten różaniec, zastanawiać się nad znaczeniem każdego słowa. Zdrowaś, czyli witaj, Maryjo, łaski pełna, to wszystko dostałaś od Pana Boga i teraz masz. No i to mnie, bardzo mi to pomagało nad tym, żeby przede wszystkim zrezygnować z takiego traktowania różańca tylko na poziomie wypowiadania słów, do jakiegoś spotkania to przekuć. Ale później, jak minęło po 2 latach, dochodziło to do jakiegoś dziwaczenia, że ja 1:10:20 już mówiłem i za każdym razem, kiedy przyłapałem się na tym, że mówię nieświadomie, czyli z rozpędu, bez rozumienia każdego słowa osobno, to no nie, od nowa trzeba. I od nowa 10. No i tak w nieskończoność można było. I ta modlitwa była nieznośna już w tym momencie. Ona nie dawała spotkania z Panem Bogiem. Ten skrupuł przestał pomagać już. I jakby z przestrzeni, gdzie ja mam się karmić, mam otrzymywać coś od Boga, widzieć, że teraz zwracam się do Maryi, która jest łaski pełna i ona to wszystko, co od Boga ma, może mi dać, to ja tylko myślę, czy ja myślę o tym, co mam myśleć. I nie ma modlitwy wtedy. W takim wypadku należy takie osoby informować, więc trzeba, żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy po prostu. Trzeba, żebyśmy wiedzieli, na jakim poziomie życia duchowego jesteśmy my sami. I Ignacy te reguły daje na 3. tygodniu. Sam przeżywał takie mocne doświadczenia związane ze spowiedzią. On się spowiadał 3 dni chyba po raz pierwszy. Wyspowiadał się z tego wszystkiego. Później wrócił do tego spowiednika następnego dnia i mówił, że jeszcze tych rzeczy nie powiedział. Bo spowiednik go odesłał, a on wraca do niego, ale czy mnie spowiednik dobrze zrozumiał? No i on tak cisnął i ugniatał to ciasto i miętolił, aż w końcu spowiednik mu zakazał. Skrupuł, który przynosi negatywne konsekwencje, egocentryzuje mnie. Zafiksowanie na takim moje grzech, czy ja wierzę w miłosierdzie, czy nie wierzę w miłosierdzie, odciąga mnie od relacji z Jezusem. Tyle, jeśli chodzi o pierwszy skrupuł. Skrupuł numer 2, który nazwałem wykrzywienie albo karłowacenie. To jest sposób, w jaki działa szary, zły duch. Punkt 349. Nieprzyjaciel bardzo bada, czy dusza jest grubego, czy delikatnego sumienia. A jeśli jest subtelna, stara się ją jeszcze bardziej wysubtelnić, aż do przesady, żeby ją łatwiej zaniepokoić i zmieszać. Na przykład widzi, że dusza nie zgadza się ani na grzech śmiertelny, ani na powszedni, ani na żaden pozór grzechu świadomie dobrowolnego. Wtedy nieprzyjaciel, nie mogąc jej doprowadzić do upadku w coś, co byłoby podobne do grzechu, stara się sprawić, żeby sądziła, że jest grzechem tam, gdzie nie ma grzechu, na przykład w jakimś słowie lub w jakiejś nawet najmniejszej myśli. Jeśli zaś dusza jest grubego sumienia, nieprzyjaciel stara się uczynić ją jeszcze bardziej gruboskórną. Na przykład, jeśli przedtem niewiele sobie robiła z grzechów lekkich, to będzie się starał, żeby nie przejmowała się i grzechami śmiertelnymi. A jeśli do tej pory trochę się tym przejmowała, to będzie się starał, żeby o wiele mniej albo i wcale się tym nie przejmowała. Czyli ta zasada jest bardzo podobna do reguły 2. tygodnia, że zły duch bada nasze słabe strony. Problem tej reguły, czy trudność, polega na tym, że nam się często kojarzy, że to, co jest subtelne, to jest dobre. Sumienie subtelne to już tam właściwie nie trzeba się zastanawiać, bo to samo idzie w stronę dobrego. A otóż niekoniecznie.
Więc zły duch będzie próbował nas, żeby z tego, jakimi jesteśmy, żebyśmy się stali karłowaci. Czyli jeśli mamy tendencję do tego, żeby od czasu do czasu jakiś grzech przepuścić, a dobra, tam nie zastanawiajmy się nad tym za długo, to będzie wzmagał w nas tą tendencję, będzie się do nas przystosowywał i podpowiadał nam, idź bardziej w tą stronę, tu jeszcze trochę. Będzie nas podprowadzał w tą stronę, w którą nas znosi. A jeśli mamy tendencję do tego, żeby dzielić włos na czworo, to będzie nam kazał dzielić włos na 6 części. Co robić w takiej sytuacji? Tutaj ważna jest samoświadomość. U nas magister w nowicjacie, jak byłem 2 lata w Gdyni, to jego jedne z ulubionych zdań to było pytanie, gdzie mnie znosi? I jak widzę, że mnie znosi w lewo, to mam świadomie idę w prawą stronę. Jak mnie znosi w prawo, to świadomie w lewą stronę, żeby nie dać się znieść, żeby kontrować to, w którą stronę mnie szary ciągnie. Ale to muszę zauważyć, czyli muszę prowadzić rachunek sumienia, czyli muszę się przyglądać mojej wewnętrznej walce, temu właśnie, w którą stronę mnie gdzieś pociąga. I czasami takie hagiograficzne opowieści bywają, gdzie święci zastanawiają się nad tym, czy to jest grzech, czy nie, i oni tak precyzyjnie potrafią wykazać, o tu grzech, tu grzech, tu grzech, tu grzech, tego nie powinienem zrobić, tego nie powinienem. I przez to, że to jest człowiek opatrzony przymiotem święty, to nas to pociąga i my chcemy podobnie. I wydaje nam się, że my też tak powinniśmy robić. Tak, ale w momencie, kiedy mamy tendencję do tego, żeby mieć sumienie gruboskórne. Nie w innym przypadku. Jeśli ja mam sumienie subtelne, i będę się karmić takimi hagiografiami, takimi opowieściami o wybitnych postaciach, które podkreślają ten aspekt, a ja sam mam taki, to skarłować je. I wtedy sam nakręcam swoją słabą stronę. To może być problem pomagania innym osobom, że nam się czasami wydaje, że dobra rada, którą udzieliliśmy jakiejś osobie, to innej też pomoże. Że jak kojarzymy, że ta osoba jest gruboskórna, i trzeba zwrócić jej trochę bardziej uwagę, no zobacz, tutaj ranisz te osoby, nie widzisz tego, ale ranisz, to ta uwaga zawsze będzie skutkować. Że za każdym razem, kiedy zwrócę komuś uwagę, no słuchaj, ranisz swoim słowem, to zawsze zadziała. Bo może ktoś jest tak sfiksowany na punkcie tego, co on mówi, że przesadnie kontroluje każde słowo. I jest w tej niewygodnej pozycji, czy ja mogę, czy nie mogę. I w ciągłym napięciu. I odchodzimy. Wzrok skierowany w Jezusa na wzrok skierowany na moje słowo. Czy ja dobrze to mówię, czy źle mówię. Karłowacenie. Problemem może być też to, że takie osoby, które mają jakieś tendencje do bycia gruboskórnym albo do bycia bardzo wrażliwym, subtelnym, znajdują sobie osoby podobne do siebie. Podobnego spowiednika. Jaki ten spowiednik jest taki właśnie... On potrafi wszystko przeanalizować, no i myśli tak jak ja. No i wtedy kręcimy się w koło. Nie ma tej zasady agere contra, która mówi, żeby działać przeciwnie. Jeśli mnie znosi w prawo, to ja idę w lewo. Albo jak sam nie bardzo lubię się zastanawiać nad tym, czy te rzeczy, które robię, są po linii Pana Boga, czy tam jest jakiś grzech, czy nie. Wolę po prostu działać, niewiele się zastanawiać, no to znajdę sobie kogoś takiego, kto będzie skupiony na tym, żeby po prostu działać, no. I w tym wypadku, kiedy znajdę taką osobę, która ma takie same tendencje jak ja, to nie będzie sprzyjało mojemu rozwoju. I kiedy mi się miło rozmawia z jakąś osobą, której pomagam jakoś duchowo i będę udzielać jej takich rad, które ona łatwo przyjmie, to działam na jej szkodę, bo wtedy jestem w obozie szarego, który chce człowieka skarłowacić. Jak ważna jest tutaj ta uważność i zwrócenie uwagi na te subtelne różnice. Są czasami takie sytuacje, kiedy człowiek jest jednocześnie i subtelny, i gruboskórny. Subtelny w rzeczach związanych z modlitwą. Że kiedy się modli, no to właśnie każde słowo, odpowiednia ilość czasu musi być spędzona, a gruboskórny w relacjach z sąsiadami. Znamy to, prawda? To jest obraz najczęstszy, że ach, jakbym mógł, to bym... I nie ma sąsiada. A przed Panem Bogiem to tu proszę, jedna msza, druga, trzecia, różaniec. Z Radiem Maryja, koronkę. No i widzimy, jaki to obraz. Nie trzeba tego komentować. To dla ludzi z zewnątrz jest ewidentnym takim znakiem, że tu coś nie zagrało, że ten człowiek dał się zwieść. I w takim wypadku trzeba dużej mądrości, bo trzeba odróżniać dwie płaszczyzny. Płaszczyznę tą, w której jestem gruboskórny, od tej, w której mam sumienie delikatne. I tam, gdzie mam gruboskórne sumienie, działać
na rzecz poprawy relacji z sąsiadem, a tam, gdzie mam sumienie zbyt subtelne, no to odpuszczam, żeby nie przegiąć. Czyli nie ma łatwego rozwiązania. Im dalej w las, tym więcej drzew. W tym momencie już widać, że te reguły nie są proste. Ale gdyby cała rzeczywistość byłaby prosta, to niepotrzebna byłaby męka Jezusa, którą teraz przeżywamy. Więc to, że Jezus daje nam doświadczyć tego, co się tam stało na krzyżu, jak bardzo On nas kocha, to też pociąga nas do jakiejś odpowiedzialności, do odpowiedzi na to, że my to wiemy, więc winniśmy tego używać, winniśmy wkładać w to energię. Ignacy był takim człowiekiem, który bardzo mocno akcentował rozum, żeby go używać. Mam władzę od Boga rozumu, więc powinienem ją używać. I w tym działaniu przeciwko skrupułom można zrobić dwie rzeczy. Albo działać w zasadzie agere contra, która odciąga mnie od tego złego postępowania. Mam dwa zachowania. Albo zachowanie nokautu, czyli zupełnie przekręcam to, co robi Szary. Każe mi nie spowiadać się z pewnych grzechów, to ja się spowiadam skrupulatnie z nich. Zasada nokautu. Ale jest też zasada tantum quantum. Tyle o ile. Bo może być tak, że pewna rzecz w jednej mierze mi pomaga, a w drugiej przeszkadza. Mam znajomego w pracy, który jest świetnym fachowcem, który jest człowiekiem, który jakoś mnie inspiruje, pomaga mi. Ja się chcę przy nim rozwijać. Ale jak za każdym razem, kiedy z nim wyjdę po pracy, to się kończy libacją alkoholową. Więc czy rozwiązaniem w takiej sytuacji jest urwać zupełnie relacje? Czasami tak, ale czasami tantum quantum. W pracy zostaje z nim na dobrych relacjach, ale więcej nie wychodzimy, bo nie potrafimy razem normalnie funkcjonować. Żeby nie wylać dziecka z kąpielą. We wspólnocie pojawia się jakiś grzech. Ludzie dają przyzwolenie na to, żebyśmy obgadywali się wzajemnie. Żeby każdy na każdego jechał jak tylko może. I jest to powszechna akceptacja. No można. I teraz z tego powodu, idąc taką zasadą, rezygnuję ze zła, mogę odejść od wspólnoty. Ale czy to jest rozwiązanie? Czy lepiej zostać we wspólnocie i jasno mówić, tego nam nie wolno. Nie akceptuję tego i nie brać udziału w takich rzeczach. To się już tyczy osób zaawansowanych w życiu duchowym. Takie, które mają doświadczenie, takie, które potrafią widzieć to, co się w nich dzieje i oddzielać rzeczy dobre od rzeczy złych. I do tego Ignacy daje taką uwagę. Dusza pragnąca, to jest numer 350, dusza pragnąca czynić postępy w życiu duchowym winna zawsze postępować przeciwnie niż postępuje nieprzyjaciel. A mianowicie, jeśli nieprzyjaciel chce duszę czynić gruboskórną, to ona powinna starać się o delikatność sumienia. I podobnie, jeśli nieprzyjaciel chce duszę zbyt wysubtelnić, aby ją doprowadzić do przesady, dusza winna zabiegać o umocnienie się w słusznej mierze, aby znaleźć spokój we wszystkim. Zasada agere contra, tą, którą omówiłem już wcześniej. Ostatni skrupuł, o którym wspomina Ignacy, to jest taki specyficzny przypadek, reguła 351, dotyczy on zaangażowania. Ignacy pisze w ten sposób. Niekiedy taka dusza dobra chce w ramach wierności Kościołowi, aby albo wedle myśli swoich przełożonych coś powiedzieć lub uczynić na chwałę Bożą, Pana naszego. Ale przychodzi jej z zewnątrz myśl lub pokusa, żeby tego nie mówiła lub nie czyniła, a to dla jakiejś podstępnej racji, na przykład, że to byłaby przeróżna chwała lub coś podobnego. Wtedy dusza powinna wznieść swoje myśli do swego Stwórcy i Pana, a jeśli widzi, że to jest w zakresie należnej służby Bożej albo że się jej przynajmniej nie sprzeciwiła, wtedy powinna postąpić wręcz przeciwnie niż chce kusiciel i odpowiedzieć mu za świętym Bernardem, nie ze względu na ciebie zacząłem i nie ze względu na ciebie skończę. To jest taka sytuacja, kiedy my chcemy wystrzegać się zła. I powiedzmy, jest taka sytuacja, że ktoś we wspólnocie ma konferencję i ktoś tę konferencję mówi, chce się odwołać, nie wiem, powiedzmy, do jakiejś myśli Jana od krzyża, ale w głowie się pojawia taka myśl, no nie, no przestań, lepiej być pokornym i nie odwoływać się do takich wielkich autorytetów, zajmij się jakimś tam drobnym przykładem. I to jest myśl od Szarego. Albo ktoś chce się zaangażować wspólnotę naszą,
do czegoś. Chcę zrobić coś dobrego. Tak samo jak powiedzieć konferencję o Janie od Krzyża. Coś dobrego. I pojawia się taka myśl, no nie angażuj się. No, lepiej być cichym i pokornego serca. Przychodzi argument pobożny. Czyli jest sytuacja bardzo trudna, bo argument jest racjonalny. Co robić w takich sytuacjach? Ignacy mówi, żeby się odwoływać do pierwszej motywacji. Czyli jeśli ja chcę powiedzieć konferencję ku zbudowaniu wspólnoty, bo widzę, że jest potrzeba i Jan od Krzyża jest do tego konieczny, czy akurat mi się wydaje, że będzie najlepszy, no to mówię, bo się myśl przykleiła do tego, że nie, no daj spokój. Odciąga mnie od zaangażowania apostolskiego. Ale jeśli myślę o tym, żeby jak tu się wykazać, no to powiem o Janie od Krzyża, bo jeszcze nikt o nim nie czytał, nic, no to wtedy jest odwrotny jest kierunek. Zaczynam od myśli takiej niezwiązanej z Panem Bogiem, tylko jak tu się gdzieś wykazać. No i wtedy myśl pobożna jest tą drugą. Ignacy mówi, patrz na pierwszą. Co było pierwsze i rób tak, jak mówi pierwsza. Chcę zaangażować wspólnotę w jakieś dzieło, bo widzę, że to jest potrzebne dla kogoś. Może to jest potrzebne dla wspólnoty, żebyśmy coś w końcu razem zrobili. I przykleja się taka myśl, no przestań, nie bądź taki nadgorliwy. To może nie jest potrzebne, lepsza jest cisza i spokój. Nie rób. Odciąga mnie od zaangażowania apostolskiego, a robię to, bo widzę, że jest potrzeba. Pierwotna motywacja dobra. Idę za tym. Jeśli jest odwrotny kierunek, chcę się pokazać jako aktywny, chcę, żeby inni o mnie tak myśleli, albo chcę być po prostu przede wszystkim aktywny i potem myślę, ale no dobra, to żeby ten aktywizm wprowadzić w życie, no to zrobię to pod płaszczykiem pomocy komuś. Pierwsza myśl zła, druga dobra. Pierwotna myśl była od złego, nie idę za tym. Bardziej Ignacy zwraca na uwagę tego, kiedy chce zrobić coś dobrego, ale przychodzi szary i argumentem chce mnie wykręcić z tego zaangażowania, żebym zrezygnował. Ignacy był bardzo wyczulony na punkcie służby apostolskiej. Bardzo ważna rzecz to dla niego jest. Dlatego napisał tą regułę. I on się powołuje na przykład świętego Bernarda, który mówiąc kazanie, bardzo dobre, w pewnym momencie pomyślał o czymś takim, no dobrze mówisz, zobacz to jak cię słuchają. I przyszła do niego taka myśl, powinieneś skończyć w ramach pokory, żeby teraz nie urosnąć w pychę. I wtedy padają te słowa świętego Bernarda, nie ze względu na ciebie zacząłem i nie ze względu na ciebie skończę. Dialog z szarym. Nie ze względu na ciebie zacząłem mówić to kazanie, które teraz pomaga innym osobom i nie ze względu na ciebie skończę. Czyli jak idę za pierwotną motywacją, to z niej nie rezygnuję, jeśli pojawiają się wtedy jakieś myśli, które mnie odwodzą od zaangażowania apostolskiego. To są właśnie reguły o skrupułach, które daje Ignacy, reguły wymagające dużej introspekcji, wymagające tego, żebym znał swoje wnętrze, stosował rachunek sumienia, bo dla ludzi zaangażowanych szary nie przychodzi z grubym działem i chce strzelać i zachęcić ich do poważnego grzechu. On się przebiera za anioła światłości, próbuje przebrać się za dobro, zachęcić nas, no z tego coś dobrego pewnie będzie, no i tak nas kusi. Żeby to zobaczyć, trzeba praktykować rachunek sumienia. Tylko wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć te subtelności. Tylko wtedy jesteśmy na tyle wyczuleni, żeby widzieć, że ten anioł światłości ma diabelski ogon gdzieś z tyłu, że dokleja się do jakiejś motywacji dobrej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.